Słuchajcie, parę dni temu miałem taką dosyć zabawną sytuację, a mianowicie przeglądałem sobie Facebooka, nic wielkiego, ale zobaczyłem post sponsorowany Media Expert i komentarze. Myślę, kurczę, ciekawe co ludzie piszą. Zobaczyłem sobie te komentarze, między innymi Przemek Banasiak pyta się, co trzeba zrobić, żeby legalnie latać dronem w Polsce. Chodziło o Mini 2 SE, prawda? Mały dron, lekki, podobny do tego, to jest akurat Mini 3, ale dron, który jest tani, popularny, dużo ludzi kupuje i nie wie tak naprawdę, jak legalnie latać. W takim razie spróbujmy jak najkrócej powiedzieć, co trzeba zrobić. Numer jeden, po pierwsze, zdecydowanie trzeba przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję powinieneś otrzymać wraz z produktem lub kod do instrukcji QR w postaci linku. Jeżeli nie wiesz gdzie, to zawsze możesz znaleźć to poprzez wyszukiwarkę, czyli na przykład Mini 2 SE, manual albo instrukcja obsługi, jak nie na stronie producenta DJI, na stronie dealerów, sprzedawców tego sprzętu w Polsce znajdziesz. Druga rzecz bardzo istotna to jest wejście na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego i tam w zakładce drony, informacje ogólne, znajdziesz informacje dotyczące rejestracji. Trzeba zarejestrować siebie jako operator, tak jakbyś był właścicielem pojazdu. Tak samo jak w dowodzie rejestracyjnym auta masz wpisanego właściciela, to samo trzeba zrobić z dronem, czyli dron powinien mieć numer operatora. I numer operatora zwykle zaczyna się od POL. Przyklejasz sobie, można to wydrukować, nakleić taśmę na to klejącą i kropelką przykleić na dronie. Najlepiej gdzieś z tyłu tutaj na ramieniu. Wtedy nie przeszkadza przy składaniu. Możesz też w komorze akumulatora, ale najlepiej, żeby był na widocznym miejscu. Na pewno, jak już jesteś na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, warto zrobić sobie uprawnienia bezpłatne A1, A3. To zajmuje mniej więcej godzinę. Bardzo prosta rzecz, a mianowicie jest tam taka forma kursu online. To jest za dużo powiedziane kursu online. To jest wykład, prezentacja, potem nawet nie ma audio czy wideo. Jest to banalnie zrobione, ale te podstawowe, taka esencja informacji tam jest. I wiele osób sprzecza się, ja bym nie tracił w ogóle na to czasu, czy trzeba robić do małych dronów uprawnienia A1, A3, tylko bym po prostu sobie zrobił, bo one są bezpłatne i zajmują niecałą godzinę, a przy okazji dowiesz się paru istotnych rzeczy, takich między innymi jak wykonywanie lotów. Latamy tutaj w zasięgu wzroku, latamy tutaj do wysokości 120 metrów nad poziomem terenu, czy do najbliższego punktu na powierzchni terenu. To jest bardzo istotne. No i też nie latamy nad ludźmi, nad zgromadzeniami. Unikamy przynajmniej i nie latamy nad ludźmi. To jest ta podstawa. Też trzymamy strefy. To jest bardzo ważne. Zaraz o tym powiem. No i też wiadomo, że trzeba zrobić check-in w aplikacji Drone Radar. Ok, w każdym razie powiedziałem o tym, że trzeba się zarejestrować, żeby zrobić sobie papiery A1 przynajmniej na małego drona. Przykleić numer operatora na korpusie drona, żeby był widoczny. No i następna rzecz to jest ściągnięcie aplikacji Drone Radar. Ona powinna być dostępna. Z Drone Radarem trochę jest numerów ostatnio, dlatego że finansowanie tej aplikacji nie wiadomo jak będzie przebiegać, ustało. Ona była zawsze darmowa, być może będzie premium płatna, to zobaczymy jaki osiągnie ostateczny kształt. W każdym razie Drone Radar jest świetną aplikacją, ta aplikacja pokazuje w Polsce, gdzie są strefy, gdzie możesz latać i też jest obowiązek, przynajmniej taki nakaz przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, to było pod pretekstem COVID-u i później to zostało, a mianowicie, żeby zgłaszać loty poprzez check-in. Bardzo prosta sprawa, wpisujesz tam podstawowe rzeczy typu numer operatora, jakim dronem latasz i jak długo mniej więcej. No i też widać siebie później na tej mapce. Niektórzy mówią, że to nie jest w pełni legalne, żeby nas zmuszać do tego, że prawo unijne tego nie wymaga, ale w Polsce mamy takie wytyczne, więc powinniśmy się tego trzymać. Latamy w zasięgu wzroku. Latamy do wysokości 120 metrów, chyba że strefa pokazuje nam inaczej, bo na mapce w Drone Radarze, jak sobie klikniesz dane miejsce i zobaczysz, jakie masz światełko, to po kliknięciu na te światełka widać też, w jakiej strefie jesteś. Czasami to są strefy, gdzie nie można latać, albo trzeba zgłosić lot, na przykład przygraniczne strefy, albo militarne tematy. Różne rzeczy się zdarzają i trzeba pamiętać o tym, że nie wszędzie możemy latać, na przykład w parkach narodowych nie można latać. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, bo mówimy
mówimy o prawie lotniczym, ale jest jeszcze kodeks cywilny, tak, czyli naruszenie prywatności. Nie lataj ludziom nad ogródkami, nad domami bezpośrednio. Jeżeli planujesz jakąś sesję dla sąsiedniej posesji, to najpierw idź i powiedz sąsiadom, że będziesz tutaj latać, no bo wydajesz też świadectwo całemu środowisku, więc to jest bardzo istotne. Ogólnie te przepisy nie są takie ostre, trzeba się trochę wgłębić, ale jak poświęcisz godzinę, dwie, trzy na to, a to spokojnie, dasz radę. Jeżeli chodzi o instrukcje, tak jak mówiłem, znajdziesz. Ja też nagrywam instrukcje wideo i na moim kanale też znajdziesz do tych podstawowych dronów typu Mini 2, czy Mini 3 Pro, czy Mini 3. Takie instrukcje są w formie przewodnika, użytkownika. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, jeżeli zaczynasz, planujesz zacząć swoją przygodę z dronem, zapraszam cię do swojego bezpłatnego warsztatu online, gdzie w paru krokach starałem się stworzyć taką pomoc dla początkujących, czyli jak zacząć, jaki model sobie kupić, z czym to się wiąże, jaką wizję sobie wypracować i obrać, bo ludzie kupują drona i nie wiedzą, co z nim zrobić, odkładają go na półkę albo sprzedają, marnują kasę, tracą na tym dronie, a tutaj naprawdę to jest super narzędzie, tylko trzeba umieć go wykorzystać. Zapraszam cię bardzo serdecznie do tego bezpłatnego warsztatu. Jestem twórcą wielu opracowań online i całej akademii. Sporo rzeczy możesz tam znaleźć, bo zajmuję się tym już około 7 lat. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i trzymam kciuki za fantastyczne loty. Może Mini 2 SN nie jest najlepszym modelem, ale mimo wszystko da ci dużo satysfakcji. Trzymaj się i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.